mam zaszczyt reprezentować firmę Dominantenci, której jestem pracownikiem od prawie 2 lat. Firma nasza, znaczy pozwolicie Państwo, że puszczę tą prezentację, natomiast nie będę czytała tego dosłownie, po prostu dopowiem coś od siebie. Zakłady nasze mieszczą się w lotniczej okolicy Doliny Nadęci. Zakład jest pięknie położony i pomimo swoich rozmiarów aktualnych nie burzy, nie zakłóca, że tak powiem, tego miru, takiego spokoju i tej natury, która tam jest faktycznie. Zakład w tej chwili jest bardzo duży, rozbudowaliśmy się bardzo, a powstał tak naprawdę z małego zakładu mięsnego w 2009 roku. W tamtym czasie pracowało tam 14 osób łącznie z dyrektorem. W tej chwili zatrudniamy już 290 osób. Tendencja jest wzrostowa i, że tak powiem, o, może tu historii trochę. Tak, ten rosnący popyt i zainteresowanie naszą karmą rodzi oczywiście zapotrzebowanie na pozyskanie pracowników wykwalifikowanych. Poszukujemy przede wszystkim wszelkiej maści mechaników, mechatroników, a także technologów żywności dla zwierząt, typowo dla zwierząt, ponieważ 83% produktów naszych stanowi produkty eksportowe, z czego 81% jest wywożone na teren Niemiec. Jakość, jaka jest nam stawiana, jest na bardzo wysokim poziomie. Staramy się o to dbać oczywiście i do tego potrzebne są nam siły właśnie technologii, które cały czas od momentu przyjazdu surowców, a to nie są tylko warzywa, owoce, to są również produkty mięsne, jak Państwo wiedzą. Produkty te muszą być naprawdę wysokiej jakości. To nie jest coś, co widzę po prostu pod stołem. To jest mięso, które jest dobre dla spożycia, również dla człowieka. Tutaj mają Państwo przykład naszych takich rodzimych produktów. Dolina Noteci, która jest produkowana w różnych asortymentach, w różnych gramaturach, jak również w saszetkach. To jest tylko część naszych produktów, oczywiście jest ich dużo więcej. To również te produkty, które są eksportowane. Tak jak mówiłam, te rynki zbytu to jest 83%, z czego ponad 80% jest wyłożone na teren Niemiec. Są to produkty Linti, jeżeli Państwo mają orientację. Tak jak mówiłam, dział zatrudnienia to jest 250 osób w tej chwili. Tutaj mamy taką kadrę, że tak powiem, administracyjną. Na środku Państwo widzą, siedzi nasz pies tester. Pies bawi się prezes. Jest psem dyrektora generalnego naszej firmy, pana Łukasza Stokosy. I tester jest naprawdę naszym testerem. Jeżeli jest jakikolwiek produkt wprowadzany na rynek, to tester jako pierwszy produkt próbuje tą karmę. Jeżeli łapą, to zasygnalizuje, że ta karma jest dobra, to ta karma idzie dalej do produkcji. Wtedy są opracowywane receptury i faktycznie karma wchodzi na linię. Tak wygląda mniej więcej nasza kadra. Tak jak mówiłam, poszukujemy przede wszystkim pracowników takich mechanicznych, typowo mechanicznych, elektryków również, aby te linie technologiczne, które zostały w tej chwili zamontowane, prawdopodobnie najlepsze w Europie linie technologiczne produkcji karmy dla zwierząt, produkcji karmy mokrej. Więc te linie produkcyjne, one są cały czas, że tak powiem, w ruchu i one wymagają ciągłego serwisu, ciągłej sprawności, że tak powiem. Także potrzebujemy naprawdę, jeżeli o to chodzi. A muszę Państwu powiedzieć, że zanim te linie technologiczne były u nas zamontowane i przywiezione, były sprawdzone również w Danii, gdzie była produkowana jedna z linii technologicznych, i w Niemczech, gdzie była produkowana linia do produkcji saszetek. Mechanicy nasi byli tam na miejscu, tam te linie były rozmontowywane, przywiezione tutaj na miejsce do nas i montowane na miejscu. Także oni, powiedzmy, mają wiedzę, wiedzą, jak to wygląda, jak to się składało. Oni wiedzą, jak to działa, aczkolwiek no, nie oszukujmy się, zakład się rozrasta i będzie tego więcej, miejmy nadzieję, ja na to liczę osobiście. Tak to wygląda. Technologia żywności przede wszystkim, tak jak mówiłam.
stawiane są nam wysokie standardy jakości i tak naprawdę ta żywność jest na pewno jakościowo bardzo dobra, bardzo smaczna. Chciałam jeszcze dodać, że oprócz tej karmy takiej typowo zwierzęcej, tak jak było pokazane na zdjęciu, produkujemy karmy weterynaryjne, czyli dbamy również o zdrowie naszych zwierząt. Są to karmy przede wszystkim, które mają bardzo dużo witamin, które wspomagają układy trawienne, układy moczowe naszych zwierzaków i są naprawdę fajne. Zresztą o popularności naszej karmy można się przekonać, wchodząc na naszą stronę internetową, gdzie również prowadzimy sklep i w tym sklepie można zakupić nasze karmy. Do czego zachęcam po prostu, ale przede wszystkim szukamy pracowników i z tym tu przyjechałam. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.